Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Macierzyństwo w kontekście powszechnego kapłaństwa w Kościele, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 27 lipca 1994 roku. Kobieta uczestniczy w powszechnym kapłaństwie wiernych na wiele sposobów, ale zwłaszcza przez macierzyństwo nie tylko duchowe ale także to, które wiele kobiet wybiera jako naturalną, właściwą sobie funkcję. Obejmującą poczęcie, urodzenie i wychowanie potomstwa, wydanie na świat człowieka. W łonie Kościoła to zadanie wiąże się ze wzniosłym powołaniem i staje się misją, prowadząc do włączenia kobiety w powszechne kapłaństwo wiernych. W ostatnim okresie coraz częściej można się spotkać z wystąpieniami kobiet, także w środowiskach katolickich, które domagają się dopuszczenia ich do kapłaństwa urzędowego. To żądanie opiera się w rzeczywistości na fałszywej przesłance. Posługa kapłańska nie jest bowiem funkcją, do której zostaje się dopuszczonym na mocy kryteriów socjologicznych albo procedur prawnych, ale jedynie w postawie posłuszeństwa woli Chrystusa. Otóż Chrystus powierzył posługę kapłańską wyłącznie osobom płci męskiej. Choć wezwał także pewne kobiety do pójścia za nim i prosił je o współpracę. Żadnej z nich nie powołał ani nie dopuścił do grupy uczniów, której miał powierzyć urząd kapłaństwa urzędowego w swoim kościele. Wyrazem jego woli jest całe jego postępowanie, a także pewne szczególnie wymowne gesty, które chrześcijańska tradycja interpretowała zawsze jako wiążące wskazania. I tak z Ewangelii wynika, że Jezus nigdy nie wysłał kobiet z misją przepowiadania, powierzył ją natomiast grupie dwunastu, złożonej wyłącznie z mężczyzn oraz grupie siedemdziesięciu dwóch, wśród których nie zostaje wymieniona żadna kobieta. Tylko dwunastu daje Jezus władzę nad królestwem. Ja przekazuję Wam królestwo, jak mnie przekazał je mój ojciec. Tylko dwunastu powierza misję i władzę sprawowania Eucharystii w Jego imieniu. A więc samą istotę kapłaństwa urzędowego. Po swoim zmartwychwstaniu tylko apostołom daje moc odpuszczania grzechów i nakazuje podjąć dzieło powszechnej ewangelizacji. Wola Chrystusa została wypełniona przez apostołów i innych zwierzchników pierwszych wspólnot którzy dali początek chrześcijańskiej tradycji, obowiązującej niezmiennie w Kościele. Uważałem za swój obowiązek potwierdzenie tej tradycji w liście apostolskim Ordinatio Sacerdotalis z 22 maja 1994 roku, oświadczając w nim, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła. Uznane za ostateczne. Stawką jest tutaj wierność posłudze pasterskiej w takim kształcie, jaki nadał jej Chrystus. Mówił już o tym Pius XII. Podkreśla on, że Kościół nie ma żadnej władzy nad substancją sakramentów to znaczy nad tym wszystkim, co Chrystus Pan, jak świadczą źródła objawienia, pragnął, by zostało zachowane w sakramentalnym znaku. I konkluduje, iż Kościół musi uznać normatywny charakter praktyki udzielania święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom. Nie można podważać trwałej i normatywnej wartości tej praktyki, głosząc, że wola objawiona przez Chrystusa była uzależniona od panującej w jego epoce mentalności oraz od powszechnych wówczas, jak i później, przesądów na temat kobiet. W rzeczywistości Jezus nigdy nie uległ naciskowi mentalności nieprzychylnej kobietom, a nawet więcej. Sprzeciwiał się nierównościom wynikającym z różnicy płci, powołując kobiety, by szły za nim, dowiódł, że nie podporządkował się obyczajom i mentalności środowiska. Jeżeli przeznaczył kapłaństwo urzędowe wyłącznie dla mężczyzn, uczynił to w sposób całkowicie wolny, a jego decyzje i wybory. Nie były wyrazem nieprzychylności wobec kobiet. Przyczynę, dla której Jezus dopuścił wyłącznie mężczyzn do kapłaństwa urzędowego, można znaleźć w fakcie, że kapłan reprezentuje samego Chrystusa w jego relacji z Kościołem. Otóż, relacja ta ma charakter oblubieńczy. Chrystus jest oblubieńcem, a Kościół oblubienicą. Aby zatem relacja między Chrystusem a Kościołem była poprawnie ukazana w porządku sakramentalnym, Chrystus musi być reprezentowany przez mężczyznę. Różnica płci ma w tym przypadku głębokie znaczenie i nie można jej ignorować, nie naruszając istoty sakramentu. Specyficzność zastosowanego znaku stanowi bowiem istotny element sakramentów. Chrztu należy dokonać wodą, która obmywa. Nie można chrzcić olejem, który namaszcza, choć olej jest cenniejszy od wody. Analogicznie, sakrament święceń jest udzielany mężczyznom, ale nie umniejsza to wartości żadnej osoby. Można w tym świetle zrozumieć nauczanie soborowe, według którego kapłani, wyświęceni, aby mogli działać w zastępstwie Chrystusa głowy kościoła, wykonują w zakresie swej władzy urząd Chrystusa głowy i pasterza. Także w liście apostolskim. Molieri z dignitatem zostają wyjaśnione przyczyny takiego postanowienia Chrystusa, wiernie przestrzeganego przez Kościół katolicki, w Jego prawach i dyscyplinie. Trzeba tu zresztą powiedzieć, że prawdziwa promocja kobiety oznacza wspomaganie jej rozwoju ku temu, co jest jej właściwe i co jest zgodne z jej kondycją kobiety. To znaczy istoty odmiennej od mężczyzny i na równi z nim powołanej, by być odrębnym wzorcem ludzkiej osobowości. Jest to emancypacja zgodna ze wskazaniami i nakazami Jezusa, który chciał powierzyć kobiecie misję jej właściwą, odzwierciedlającą jej naturalną odmienność od mężczyzny. Wypełnianie tej misji otwiera drogę dla rozwoju osobowości kobiety która może nieść ludzkości, a zwłaszcza kościołowi, posługę zgodną z jej charakterem. Możemy zatem zakończyć stwierdzeniem, że Jezus, nie powierzając kobiecie kapłaństwa urzędowego, nie uczynił jej istotą drugiej kategorii, nie pozbawił jej należnego prawa, nie naruszył zasady równości między mężczyzną a kobietą, ale raczej uznał i uszanował godność tej ostatniej. Ustanawiając posługę kapłańską dla mężczyzn, nie zamierzał nadać im jakiegoś przywileju, ale powołać ich do pokornej służby, której przykład dał syn człowieczy. Powierzając kobiecie misję odpowiadającą jej osobowości, wywyższył jej godność i potwierdził jej prawo do własnej niepowtarzalnej tożsamości także w kościele. Przykład Maryi, matki Jezusa, stanowi jeszcze jeden dowód na to. Że misja powierzona kobiecie w kościele wyraża szacunek dla jej godności. Maryja nie została powołana do kapłaństwa urzędowego, a mimo to misja, jaką otrzymała, nie ustępowała wartością posłudze pasterskiej? Przeciwnie, znacznie ją przewyższała. Maryja otrzymała misję najwznioślejszego macierzyństwa. Została matką Jezusa Chrystusa, a więc Teotokos. Matką Boga, ta misja rozszerzy się potem i stanie się macierzyństwem wszystkich ludzi w porządku łaski. To samo można powiedzieć o misji macierzyństwa, którą wiele kobiet wypełnia w kościele. Chrystus rozświetla ją cudownym blaskiem Maryi, jaśniejącym nad całym kościołem i stworzeniem.